30 czerwca, w dniu święta Marynarki Wojennej, odbyła się parada orkiestr uczestniczących w festiwalu orkiestr wojskowych. Parada poprzedziła uroczystości przy płycie marynarza polskiego, rozkaz dowódcy Marynarki Wojennej, salut armatni, wręczenie odznaczeń i składanie wieńcy przez poszczególne delegacje. Thank you.
Przed pomnikami zaciągnięto wartę honorową. Szef sztabu Wojska Polskiego, generał broni Mieczysław Gocuł, po odebraniu meldunku powitał zebranych gości. O godzinie 12 nastąpiła zmiana warty. Odegrano sygnał służba wartownicza. Po odczytaniu okolicznościowego rozkazu dowódcy marynarki wojennej z ORP Błyskawica oddano 21 sal z armaty. Złoty medal Wojska Polskiego otrzymują atasze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej pan komandor Louis Arne oraz atasze Finlandii pan komandor porucznik Veli Petteri Valkama. Odznaczenia wręczy szef sztabu generalnego Wojska Polskiego, generał Mieczysław Gocuł. Thank you.
złożenia wieńców, a następnie dokonania wpisów w księdze pamiątkowej pomnika. Pierwsze wieńce od dowództwa marynarki wojennej składane pod pomnikiem płyta marynarza polskiego oraz pomnikami żołnierzy Armii Krajowej i żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie na czele delegacji dowódca marynarki wojennej admirał floty Tomasz Matea wraz z delegacją marynarki wojennej kwiaty składa szef sztabu generalnego wojska polskiego i generał Mieczysław Kozak. Uroczystości Święta Marynarki Wojennej zakończyła parada okrętów polskich i zagranicznych.